Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Jedą tysiące kilometrów, nie muszą obawiać się o nocleg, a nawet własną łazienkę. Miłośnicy kamperów zjechali się do Ochab, gdzie odbył się zlot karawingowy. W tym roku obchodzimy 40-lecie klubu. Zlotów robimy przynajmniej 2-3 na rok. Także tych zlotów było już kilkaset. Każdy jest inny, na każdy zapraszamy, na każdą się fajnie bawimy. Zloty karawingowe to okazja do spotkań miłośników życia w przyczepie. Ten ochabski ma swoją historię, bo kampery zjeżdżają się tu od 40 lat. Podczas zlotu nie brakuje różnorakich atrakcji. Ja myślę, że kto zaraził się już karawaningiem, to do końca swoich dni, że tak powiem, czynnie bierze udział w zlotach, w zjazdach. Plusem jest to, że mamy swoją sypialnię. Nie musimy się zdawać na to, czy w hotelu będzie dobrze, czy źle. Nie zawsze te gwiazdki odpowiadają prawdzie. A my mamy swoją sypialnię i jak nie pościelimy rano, to wieczorem się kładziemy do niepościelonego łóżka. Dziś w kamperze możemy mieć już wszystko, począwszy od standardu, czyli własnego łóżka, skończywszy na ogrzewaniu i zmywarce. Możemy kupić przyczepkę malutką, niewiadówkę, powiedzmy za kilkaset złotych, no i kończąc na przyczepach czy kamperach rzędu miliona złotych. Ogrzewanie na gaz, to jest standard. Teraz można sobie dokupować, albo się kupuje już przyczepy gotowe, czyli z klimą. Chodzi o to, że jak się podróżuje po tych cieplejszych krajach, a nie chce człowiek się męczyć w upale, to sobie kupuje klimatyzację ochładza powietrze w przyczepie. Po takie luksusy jak zmywarki w kampera, bo są takie. W sezonie można uczestniczyć w kilkudziesięciu imprezach kamperowych. My działamy w zrzeszeniu, jesteśmy w Polskim Związku Motorowym. A oprócz tego jeszcze istnieje Polska Federacja Campingu Karawaningu. Oni robią swoje imprezy, my robimy swoje. PZMotowskie imprezy i kluby zrzeszone i współpracujące z PZMotem, to praktycznie jest co tydzień przynajmniej jedna impreza, czasami jest kilka, trzeba wybierać, na którą pojechać. Kontakt z przyrodą, własne łóżko to metoda amatorów kamperów na udany urlop. W zlocie karawingowym w Ochabach co roku bierze udział ponad setka kamperów. Weekendowa impreza na stałe wpisała się już w kalendarz karawingowych zlotów. Dorota Kochman, portal OX.pl.